Was bardzo, bardzo serdecznie po długiej nieobecności spowodowanej moją chorobą. Ja dawałam znać na Facebooku, że ja się zaraz pojawię. Niestety mnie nie było. Bardzo Was przepraszam, ci co czekali, ale niestety choroba się przeciągała, moje obowiązki też. Teraz ciężko znaleźć czas, bo jest taki okres przedświąteczny, jak wiecie. Robimy tu listy zakupowe, chcemy się przygotować do świąt. No i właśnie jest taka bieganina, ale postanowiłam, że dzisiaj mam troszeczkę czasu i zanim wezmę się za takie sprzątanie, które sobie tutaj rozplanowałam, chciałam Wam pokazać, co kupiłam i wspomnieć też o moich ulubieńcach miesiąca, bo od września albo października nie było tego odcinka. Ja bardzo przepraszam wszystkich, kto czekali. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale czasem jest siła wyższa. Ja nie kupowałam dużo, powiem Wam szczerze, gdyż nie miałam czasu i jakoś nic nie wpadło mi w oko. Myślę o... Przepraszam, ale tu mam takiego kłaczka. Myślę o zakupie tutaj nowych kulek Guerlain, natomiast nie wiem, czy są warte. Mam już ich tyle, że zdam sobie sprawę, robiąc porządki, że może niekoniecznie mi są one potrzebne. Ale chciałam spróbować też słynnych kosmetyków Fenty Beauty, lansowanych przez Rihanna i zaraz Wam pokażę, co takiego malutkiego właśnie kupiłam i co mam zamiar testować. Słuchajcie, to jest taka fajna bombka, ona dużo nie kosztowała, w związku z tym, że miałam rabat. Chciałam też, te rabaty są tutaj naprawdę bardzo przemawiające, więc kupiłam takie dwie pomadki, one się nazywają Two Lil Mademoiselles, sugerujące, że to jest mat, bo jest Mademoiselles. Ja Wam, to jest taki unboxing, słuchajcie, to jest świetny na prezent, tutaj ja otworzę dopiero, to jest taki unboxing, świetny właśnie na prezent, na Boże Narodzenie. I spróbuję to otworzyć. O, słuchajcie, to nie jest wcale takie łatwe tą kulę otworzyć. Nie wiem, czy przydam radę. Strasznie trudno i podejrzewam, o, że ją połamię. I znowu trzeba te malutkie. To jest, słuchajcie, fajna rzecz, jak ktoś chce dopiero spróbować, że tak powiem, tych kosmetyków, nie chcę przepłacać, chociaż one nie są drogie, słuchajcie. One są z reguły od 19, 17, 16 tutaj funtów w górę, ale chyba nie przekraczają 30 funtów. To są dwie, przepraszam, widzicie, jeszcze kaszle. Dwie pomadki, które sugerują, że są matem. To są chyba ulubione kolory Rihanny. Słuchajcie, widzicie tutaj taki słoczyk. Ja mam nadzieję, że światło jest dobre. I fajny. Ja powiem Wam, jak go wykorzystam. I drugi jest też w takim odcieniu. Ja bym nawet powiedziała, że one są czyżby te same. Ja czytając tutaj zapowiedź, wydawało mi się, że to są dwa różne kolory. Tak, dwa różne. Jeden się nazywa Spunk, drugi się nazywa, światło mi się rzuca, Griselda. Fajna nazwa. Ale one, zobaczcie, są utrzymane w takim burgundowo-śliwkowo-brązowym odcieniu. Jedna jest troszeczkę ciemniejsza, więc ja ją na pewno wykorzystam, bo ja lubię takie cienie. Teraz w związku z tym, że jest Christmas, są święta Bożego Narodzenia, to tak człowiek idzie w czerwienie, to jest taki look Estee Lauder też, więc ja na co dzień go mam. W końcu znowu mogę malować paznokcie, używać więcej lakierów. Ja wiem, że ja chyba obiecałam odcinek odnośnie lakierów, słuchajcie, tu Nails Inc. i on na pewno będzie, jak znajdę tylko trochę czasu. I słuchajcie, drugą rzecz, która mnie bardzo korciła, to jest taki płynny, uniwersalny luminizer, czyli taki błyszczyk, który możemy, to jest chyba błyszczyk, tak, błyszczyk, który możemy używać tutaj na usta, na co dzień, on jest takim nudziakiem i jest rozświetlający freestyle highlighter. Słuchajcie, fajnie właśnie, że my są takie mniejsze, można spróbować, niekoniecznie, ja mam już tyle tych rozświetlaczy, ja je bardzo lubię i ciężko je używać. Słuchajcie, on wygląda tak, ja zaraz spróbuję maznąć i pokazać Wam, widzicie, taki fajnie to wygląda, słuchajcie, nawet można tak na usta, czy Wy to widzicie, widzicie, taki żółto-złoty, ja myślę, że go fajnie nawet
tu gdzieś, no fajnie wygląda, oczywiście ja tak ma znam raz. Można jako cień, mi się wydaje, będzie fajnie wyglądał. A propos, mam tą paletkę cieni Tom Forda dzisiaj. Ja wiem, że ktoś pytał, żeby pokazać ją z bliska. No i ja postaram się, ale nie jestem jakimś tutaj specem od malowania, tym bardziej, że to moje światło jest bardzo takie nieudaczne. Ale słuchajcie, bardzo ciekawe. No i właśnie ten płyn. Ja widziałam mojej koleżanki czerwień taką płynną. Te płynne pomadki Riany. On wygląda tak, słuchajcie. No i jest takim nudziakiem. Ja wam przyznam się, że już go próbowałam. Jest naprawdę takim nudziakiem, nawilżającym usta, takim brązowo-złotym nudziakiem. Ale myślę, że on się sprawdzi do każdego makijażu, nawet takiego najbardziej do klasycznego, ale sprawdzi się moim zdaniem przy każdych cieniach. I to by było tyle, co kupiłam i czym chciałabym się z wami pochwalić i spytać, czy macie możliwość spróbowania właśnie kosmetyków Fenty i co polecacie, czy coś wam wpadło w oko. Ja uważam, że te pomadki w płynie i myślę, że te matowe, które wam przed chwilą też właśnie na tych swatchach, o teraz widać pięknie ten oświetlacz, pokazałam, one są bardzo dobrej trwałości, dlatego mnie korciło, żeby zobaczyć, ale wiem to z pewnego źródła. No i słuchajcie, tak jak powiedziałam, będą ulubieńcy jesieni, będą ulubieńcy miesiąca, natomiast jak na razie dużo nie testuję, a jeżeli testuję, to tak randomowo pewne rzeczy, ale na pewno ta paletka Tommy Forda, o którą pytaliście, znajdzie się tutaj, słuchajcie, w ulubieńcach. Jak widzicie, marzy, ja nie używam tego rozświetlacza ani słuchajcie, tego różu, ale namiętnie używam te dwa i rozświetlacz. Powiem wam dlaczego, dlatego że one fajnie właśnie tutaj na oko wyglądają. Ja mam tutaj ten brąz zmieszany z tym, tą śliwką, z tym takim tutaj właśnie, ja wiem, to jest taki ciemny, przyprószony śliwka, fiolet. Bardziej lubię, natomiast jedyne co mi się nie podoba, to ta pigmentacja, nie mogę wyciągnąć tej pigmentacji, ale ogólnie zbieram, kiedy mam te cienie, zbieram dużo komplementów i podoba się ta paleta. Jak ja powiedziałam, kupiłam ją w dobrej cenie, teraz jest troszeczkę zmieniona ta paleta właśnie i wrzucona na nowy sezon, więc szukajcie i sobie obejście tą pigmentację. Ja na pewno ją jeszcze pokażę w ulubieńcach miesiąca. I na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że znajdę czas, żeby jeszcze regularnie w tym roku do was powrócić z filmami, ale w związku z tym, że będą to święta rodzinne i będę miała trochę gości, zobaczę, czy znajdę czas. Więc życzę wam wesołych świąt, ale myślę, że na pewno jeszcze się odezwę w tym roku i wam pokażę raz o ulubieńców miesiąca, dwa, co nowego jeszcze zakupiłam. Do zobaczenia, papa. Jeszcze tak szybko powracam, taki odcinek specjalny. Słuchajcie, odkryłam świetny po sisleyowskim eyelinerze eyeliner Estee Lauder. Słuchajcie, on jest dwustronny, ja nie używam tego w kredce, ale ten... Słuchajcie, jest świetny, po prostu świetny. Jest tak precyzyjny, tak fajnie się nakłada. Ja go mam wokół, rzeczy kupiłam na oku, ale ja poświęcę mu specjalny odcinek w ulubieńcach.